Tak wygląda kemping, na którym spałem. Tam są domki za 40 dolarów. Tu są miejsca bez możliwości wjechania na namioty. Ja spałem tam w aucie. Tam są miejsca za 10 dolarów, za 15. Tam są miejsca takie, że można wjechać sobie autem. Ja teraz siedzę przy stoliczku i jem śniadanie. Ta część jest porośnięta gęstym lasem, bardzo ładnym, takim tropikalnym, bo jednak to są tropiki, Hawaje. Jadę sobie tak zwaną drogą kraterów na zwiedzanie na razie, takie po prostu starych formacji lawowych. Coś, przed chwilą jakieś ptaki wrzeszczały, czekam aż zawrzeszczy znowu. O! Tropiki, zaczyna się wrzeszczenie ptaków. To co widzicie, to jest tunel lawy. Takie tunele powstają w ten sposób, że jak płynie lawa w zagłębieniu terenu, to, albo w sumie nawet nie musi być zagłębienie, to jest tak, że środek gorący płynie, a boki pod wpływem powietrza zaczynają twardnieć, więc się tworzą ściany, a potem jak już są ściany, się robi zagłębienie, to zaczyna góra tężeć. I się robi tunel, którym lawa płynie, a potem jak się kończy wypływ, to lawa wypływa i zostaje taki tunel. A sobie tu zwisają korzenie, które się przebiły przez skałę. Która będzie zmiękka, więc korzenie się bez problemu przeciskają. Myślałem, że ten tunel jest krótki, bo że to widzę światło drugiego końca, to są tylko lampy postawione. Tunel się ciągnie i ciągnie. A tu macie pęknięcie. Czy to ten korzeń nie spowodował, czy korzeń już szedł istniejący? Dzieci bawią się w Tarzana i próbują wejść po lianie. Jakaś wycieczka szkolna, lokalna. Próbują wejść na drzewo. A, ten jest dobry. Zaraz zleci. Jest tabliczka, żeby nie zrywać tych jagód. Ale nie chodzi o to, żeby chronić jakoś jagody, tylko żeby je zostawić na dzikich gęsi. Tych, które są na znakach, że uwaga, przekraczają z jezdnię. Ja to wkraczamy na teren, gdzie w 1959 roku eksplodował krater. I wprawdzie on większość cząstek wrzucił w miejscu, bo on tak pryskał do góry, ale lżejsze zostały zniesione z wiatrem. No, zwierzęta uciekły, rośliny nie miały za bardzo jak. Jak wiadomo, drzewa umierają stojąc. No więc właśnie tutaj macie takie drzewo, które ocalało, ale straciło boczne gałęzie i liście. Tutaj macie drzewa, które nie utraciły nawet pień, czyli generalnie ich nie ma. Tam przed chwilą było widać takie króciutkie pięki. No i teren został gęsto pokryty właśnie takim pyłem wulkanicznym, ale na którym już zaczęły, bo parę drzew, które przetrwało, przeżyło, to wypuściło nowe pędy, a tu też widzimy, że nowe drzewka, znaczy nowe krzaczki sobie rosną. Helikopterze, co wczoraj mówiłem, że mnie śledzi, to się dziełem, że dowiedziałem, że albo są to helikoptery parkowe, które oglądają, gdzie są dzisiaj wylewy lawy, jaki jest status lawy, poziom lawy i tak dalej. Znaczy mają też kamerki internetowe zamontowane na znanych kraterach do patrzenia, co się dzieje, ale patrzą, czy nie ma czegoś nowego. Albo są turystyczne, można oglądać kratery z góry. No i niespodzianka, by się okazało, że część ścieżki jest zamknięta, więc do samego krateru nie dojdę, ale spoko, będą inne. Widzicie? A może teraz lepiej, że jedna z chmur ma inny kolor. Taki brunatny. Bo to nie chmura, tylko jakiś krater zionie dymem. Zresztą to chyba ten kryocz oglądałem wczoraj wieczorem, patrząc po kierunku.
na parkingu stoi taki słupek. Jak podszedłem, wziąłem się, okazało, że to jest monitorowanie SO2. Czy nie przekracza poziomów. O, to są te gęsi. O, tu mamy jakiś wypływ lawy, tu razem z 1974 roku. Tu jest taki bardziej gładki, a tam jest połamany. A tu widzicie kawałek drzewa nadpalony. Widać, trochę go lawa uszkodziła, ale nie do końca go zniszczyła. W tym rejonie trochę widać takie falowanie, jak szuka lawa. To jest taki chyba etap, że te fale szły i w pewnym momencie zaczęły zastygać i się łamać, jak już zastygły, jak je kolejne pchały, kolejne warstwy. A teraz mam dla was z bliska taki prawdziwy krater wulkaniczny. Trochę ściany przypominają skałki twardowskiego Krakowa. O, też pada tak w ogóle. Czyli takie pionowe, pourywane urwiska. Na dnie dużo resztek. On już jest nieczynny, tylko jednak chyba były schodki na dół. Ale zamknęli. Być może zbyt dużo osób spadało. To mam dla was inny krater. Ale cały zarośnięty drzewami. Zobaczcie, jakie fajne kawałki lawy. Wyglądają trochę jak taki asfalt, nie? Jak ktoś zrywa świeżo położony asfalt, albo gdzieś na przykład asfalt się obsunął, obrywa. O, patrzcie, w ogóle jaskinia się zrobiła mała. A patrzcie na ten krater, jaki on jest olbrzymi. Jakby jest taki dwukolisty, jakby były dwa kratery koło siebie. Nie, bo jest bliższe koło i drugie. I tu patrzcie, dno tego dalszego jest takie, można powiedzieć, posypane. No, tak jak to wszystko, co pokazywałem. A dno tego bliższego to jest taka świeżo zaschnięta jakby warstwa, takie lekkie błotko, bym powiedział. Spróbuję stanąć sobie troszkę wyżej. O! Widać jakby nawet taki kisiel trochę, nie? No tu trochę popękały, nie? Ale tu znowu tutaj fale nawet widać na powierzchni. Jeszcze po południu, mam nadzieję, uda mi się pójść na taką ścieżkę, gdzie można sobie pochodzić. A tu widać jeszcze otwór chyba do wnętrza ziemi. A tu jeszcze na zboczu krateru taki kawał budyniu gęstego, zawiniętego. Kolejny punkt, tutaj lawa uformowała wieżę. A to taki ładny popękany kawałek. A to, co widzicie, to świeżo bo pada deszcz i zwiewa wiatr parujący asfalt. Bo dość silny wie. O, z przodu to fajnie widać. Lecą takie fale. A jestem na kolejnym polu z lawą. A sobie już mogę nawet chodzić po nim. Jest takie powiedzenie, że chodzenie po bagnach wciąga. I trzeba uważać, bo po lawie też może wciągnąć. Może nie tak dosłownie, ale w lawie się robią różnego rodzaju puste przestrzenie. I to się lubi pod nogami załamać, są ostrzeżenia. Widzicie wielkie pole lawy. I z tego, co rozumiem, sprawdza, czyli Mauna Ulu. Tutaj to już jest przestrzeń. A to widzicie ekipę, która będzie szła z plecakami, czyli prawdopodobnie wybiera się przynajmniej z nocowaniem. Są tu takie długie szlaki, tylko trzeba się zarejestrować. Leństwo albo po prostu optymalizacja, bo to szukać kamienie. Nie wiadomo, skąd można zrobić krawężnik z kamieni wulkanicznych. O, fajnie. Teraz się jedzie tak zupełnie przez pole lawowe. Tam, nie wiem, czy widzicie, jest przedłużenie ulicy. O, tam daleko. No, a sobie tak człowiek jedzie, wylaje asfalt na lawie i niech będzie. Tam właśnie czytałem, że jak było w 59 roku ten, no to część odgarnęli. I poprawili asfalt, a chociaż wtedy chyba nie było asfaltu, tylko była wyłącznie polna droga. W sensie, że taka, no, żwirowa. W
w kamieniu, w pyle wulkanicznym, a część poprowadzi na nowo. Teraz jak zaleje asfalt, to kładą nowy. Jest coś, co nie wiem, czym jest, bo nie jest podpisane. Raczej wygląda jak jakieś miejsce płynięcia lawy, jakiś kanał lawy. Rozpływa właśnie z tą biegą wulkaną. No, tego co przypomnę, jest jasne, że wulkana i się formowała. Ten wulkan mało dał, bo eksplodował w 60%. Nie eksplodował, bo tutaj właśnie tu jest jakoś tak, tylko z pamięci mówię, więc mogę. Ale tam działa się na masowe i zasadowe, czyli lawa, którą przeszkadzą. Teraz odczyt właśnie jest gęsty, czy szybko gęsty, a zasadowy powoli i długo. W związku z czym te wulkany są odpaczne, one się szybko zasypają i lawa w co się nie może wydobyć, więc wzrasta ciśnienie jest zbyt niewielki. Więc on bardzo powoli tężeje, na tyle powoli się wypowiedza na lawę. I on powoli cały czas powoli, na przykład zjeżdżamy na dół i właśnie w stronę oceanu. No a w ogóle jestem nad oceanem, bo pierwszy raz go teraz widzę. Znaczy nie pierwszy raz w ogóle, ale teraz na dzisiejszej wycieczce, bo generalnie ta druga krater zjeżdża na dół. No, tak sobie jadę po lawie. Nie wiem, czy coś widać. No, teraz chyba lepiej. O, a tu przejazd przez dziurę. Nie wysoko jesteśmy, ale szukaj się jakiś stromy zjazd. A tu jest taka lawa poprzetykana już zieloną roślinnością. Ale jazda. Z górki po zboczu, z lewej lawa, z prawej lawa. Czekaj, jedzie tu nagle z zakrętu. Taka wielka. No, z tego co rozumiem, to jest cel mojej popołudniowej wycieczki, czyli słynne miejsce, gdzie się lawa wlewa do wody i powołuje właśnie takie oto kłęby pary. Tym razem to nie jest para wulkaniczna, to nie jest jakiś tam kwas siarkowy czy tlenek siarki, czy nie wiadomo co, tylko zwykła woda, która paruje pod wpływem tego, że coś gorącego się wlewa. Z tym, że podobno dużo bliższa i łatwiejsza droga jest z tej strony, czyli podjadę autem do tamtej miejscowości i od niej będę szedł. A teraz tylko zjadę tutaj na dół i pooglądać formacje zrobione z lawy w poprzednich spływach. Bo tu jak widzicie, tu spływało kiedyś całkiem niedawno, bo jeszcze się nie zazieleniło. Tam spływało, właśnie chyba w tym momencie tam się kończy droga i tam się coś ogląda. Bo generalnie jest tak, że trzeba dojść. Z tej strony jest 5,5 mili w jedną stronę, a z drugiej jest jakoś chyba 3 mile. O, tu patrzcie, kawałek starej drogi. Nowa idzie tam górą, o. A tu była stara, ale ją zalało. Ale jeszcze krawężnik jest z drugiej strony. Jeszcze patrzcie na ciekawą rzecz.
Bo jest tak, że powierzchnia lawy, ta taka błyszcząca, czyli taka gładka, ona jest w wielu miejscach popękana. Ona na przykład tutaj bardzo dobrze widać, jak pęka. A na przykład w tym miejscu właśnie, albo tu jest popękana, a tutaj widać, że to popękanie już spowodowało, że te wszystkie lśniące kawałki odpadły. I pod spodem właśnie jest to, co widać już tutaj, nie? Czyli to było gdzieś wszystko tak ładnie ułożone kiedyś, o, tak, wszystko. Ale popękało i się już porozpadało. Zobaczcie, jakie warkocze się porobiły. O, troszkę bawię się filtrem polaryzacyjnym. Co, jak widzicie, się trochę zmieniają odbicia. Fajnie się po tym chodzi, bo to jest takie trochę chyba po asfalcie, że to jest miększe od betonu. Takie jest jednak uczucie, że się może nie tyle ugina, ale to tak trochę sprężynuje. O, patrzcie, jakie cuda. To co widzicie na pierwszym planie, to się tylko fale rozbijają. Ale ciężko utrzymać tego. To co tutaj widzicie, to lawa tam za zakrętem wody. A ten skała wulkaniczna jest bardzo delikatna, więc jak zaschnie, to potem może bez skrupułów ją wywalać. Co więcej, to jest wszystko podcięte. Tu jest niby jakiś murek sugerujący, że tu jest bezpiecznie. Aczkolwiek jest napisane, żeby nie chodzić dalej, to rozumiem, że na boki nie chodzić. O, tu jest tabliczka, więc nie przekraczam tabliczki. Jak widzicie, fale walą mocno. I robią właśnie tak, podcinają od spodu, nie? No bo tam gdzie uderzają, podcinają, a potem reszta zlatuje. A tam widać. Widać nasz grzybek atomowy, czyli tam, gdzie lawa wpływa do morza. Tak jest rozjaśnione. Bo lawa czarna, a może niebieskie. Więc duże kontrasty są. Zobaczcie, jak fala uderza. O, to może teraz coś się urwać. To może ja tak stąd już pójdę. No i w tym miejscu droga jest zamknięta. Do miejsca należy iść. Żeby zobaczyć lawę. Ja będę szedł z drugiej strony, czyli objadę autem jakąś godzinę drogi. No i fale oceaniczne. Bo oczywiście cały czas chodzi o ocean. Ja mówię morze, bo jestem w Polsce nieprzyzwyczajony do oceanów. Robią czasem takie cudeńka jak właśnie łuki skalne. Bo, a w ogóle, nie trzymacie świadomość, ale około 30 metrów od brzegu, tu już jest głębokość dochodząca do 5000 metrów. Bo tu generalnie nie ma szelfu oceanicznego, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, bo to są wszystko wulkany, które wyrosły z dna oceanu. Więc to wszystko tutaj bardzo stromo spada. To też powoduje bardzo dużą niestabilność terenu. Do niewielu miejsc wolno podchodzić. Dlatego, że jak to się wszystko usypuje, to się usypuje na jakichś luźnych osadach, po czym nagle się suwa kilkaset metrów w dół po tej stromiźnie. No i na przykład w 1993 roku zginął jeden człowiek, który wyszedł właśnie za ogrodzenie bliżej krawędzi i w tym momencie się cała krawędź urwała. A z kolei, ponieważ jak ciepła lawa wpadła do wody, to eksplodowała i latały kawałki naokoło. Więc 12 osób zostało rannych od tych kawałków, bo to latały takie kawałki wielkości piłek lekarskich nawet. To koło ratunkowe to przynajmniej koło ratunkowe, które jest w reaktorze atomowym w Świerku. Tak samo się wydaje lekko absurdalne tutaj, no ale właśnie gdyby ktoś jednak zleciał tutaj do wody, po prostu wychylając się przez barierkę, bo niektórzy tak robią, bo patrzcie. To mogłoby się przydać. A to jest taki ładny tunel wycięty.
Jagiellonie. Znaczy nie tunel, ale nie wiem jak to nazwać. Korytarz, o. Patrzcie jaki fajny. Szkoda, że mi się odbija szyba. Jeszcze raz rzut oka na kaczuszki, bo akurat zresztą w tym samym miejscu co poprzednio, bo właśnie wracam. Chodzą sobie i jedzą w większej ilości, ale widzę, że są zaobrączkowane. Teren, jadę w stronę Hilo. Zaczyna mi przypominać trochę Tanzanię, jeśli chodzi o roślinność. Zabudowania w sumie też, bo wprawdzie większość jest porządna, taka amerykańska, ale część jest taka trochę starsza, trochę slumsowata. Widać, mieszkają jacyś biedniejsi mieszkańcy. Dawniej nieremontowane domki. O, na przykład chyba ten... Coś nie, jest miar, tylko dach ma taki brzydki, ten z prawej. Jestem w Hilo. Już się zameldowałem w hostelu. Zostawiłem duży plecak, żeby było, że już jestem. Bo tylko do 21 meldunek, a mogę nie zdążyć wrócić. I jadę na oglądanie lekko spóźnione. Powiedziałbym, że mocno spóźnione. Bo będę na miejscu koło 6, a tak chyba koło 4 twierdzą, że należy wyjechać. Koło 4 należy wyjechać, w sensie, nie, inaczej wyjść. Ale to zakładam, że to jest dla powoli idących turystów w wieku lat 50. A do tego można naprosić jakieś rowery. I wtedy rowerem powinno być dużo szybciej. Przecież wyrosła trawa na linii środkowej. Koniec asfaltu. Ale jeszcze można chwilę jechać. Wygląda, że tamten kawałek to po prostu wycięty w lawinisku. O, tam płynie lawa. Niektórzy tutaj mieszkają. Niektórzy idą całą drogę. Więc jak powiedział ten węgierski nauczyciel, emerytowany, zwiedzanie na rowerze to najlepsza forma zwiedzania. Jak widzieliście na filmiku, nie dość się załapałem na rower, $10. To jeszcze się załapałem na free shuttle, czyli podwożą 2,5 mili, czyli pół drogi. Bo szłoby, jest 7 km, więc szłoby się, no pewnie oni twierdzą 2 godziny, jak tak ludzie idą normalnie, no wyciągniętym kusem by tak z godzina 20 pewnie wyszła. Rowerkiem pewnie 40 minut, 30. A oni jeszcze podrzucili pół trasy takim samochodzikiem. Co jest generalnie bardzo fajnym rozwiązaniem. Bo powinien za 15 minut już dojechać do lawy, czyli jeszcze zobaczę ją za dziennego. A potem za nocnego. A i wrócę sobie dużo szybciej. Znaczy z powrotem już ten shuttle nie wozi, bo miałby wszystkich naraz. Ale i tak jest fajnie. Bo dzięki temu się nie spóźnię. Za jedne $10 spłaciłem moje spóźnienie. Oczywiście masa ostrzeżeń. Aha, i jeszcze mi się udało z tym. Z wypływem lawy, bo wczoraj jak byłem, to czytałem prognozę sprzed wczoraj wieczora. Jak byłem wczoraj wieczorem, że się nie leje. I nic nie widać. A dzisiaj, prognoza dzisiaj rana, że leje się. Dzisiaj zaczęło się lać. Co zresztą widać właśnie tam na zboczu Siedymi. I tam jest wielki słup pary wodnej, jak ta lawa wchodzi do oceanu. Na razie prawie nie robię zdjęć na przód i na boki, bo zakładam, że tam będą lepsze. No i koniec jazdy. Teraz czas na chodzenie w prawo i w lewo. Poszukiwanie dobrego punktu widokowego. Tu mniej więcej jak na rysach w sezonie. No i dotarłem.
tylko jedno teraz znikło. Ale było w tym momencie widać takie, o, teraz takie czerwone. To jest właśnie świeżutka lawa. O, patrzcie. O, to jest w metodzie zwiedzania, nie wiedziałem. Widzicie? Była lawa. Miała te wizjonicy w ten sposób. O, łódka się utopiła. A nie, jest z lewej, dobra. Czyli coś tam świeci na czerwono, mniej więcej. A powiedzmy tak jest, nie wiem, tak? A teraz z tej strony tej lawy, bo dobrze go nie wolno podchodzić, bo on się obsuwa. A na pasku będzie już wolno podchodzić do lawy. Więc idę. Idę sobie. Powiedziałbym, że trochę terenowy marsz, nawet bardzo. Tam jest chyba z 2 mile. Znaczy, tam są 2 mile do przejścia mam, ale wyprzedzam innych ludzi. Mam nadzieję, że zdążę tak za pół godziny, czyli jeszcze przed zachodem słońca. Co to jest? Po prostu wspaniałe. Wszystko pięknie, ładnie było napisane, żeby iść. Czy nie przekraczać liny. A że powyżej liny, to można już podchodzić do lawy. Tylko nie napisali, po czym poznać, że lawa jest świeża. Bo generalnie każda z nich, jak tu idę, to by mogło się okazać, że to jest taka świeża zaschnięta, jak stanę, tu mi noga wpadnie do środka. Generalnie strasznie chrupie, bo się rozsypuje pod nogami. A już dwa takie to miałem wrażenie, że właśnie zaraz pęka pode mną i wpadam. Faktem tak, jak jest popękane, to raczej jest już stare. Inaczej byłoby widać czerwone w środku. Jak jest takie z wierzchu też pokruszone, to też zakładam, że ten. Ale tu zaczynają się coraz więcej takich świeżutkich. No mam nadzieję, że będzie czuć ciepło przynajmniej, aczkolwiek już z dwa razy z wiatrem przywiało trochę ciepłego, więc nie wiem na ile daleko to oznacza. Na razie właśnie szedłem za ludźmi, ale już ich wyprzedziłem. Znaczy jeszcze są jacyś przede mną, ale już bardzo daleko. Wyprzedzam wszystkich, przede mną jeden facet już tylko. Właśnie nie wiem gdzie jest, gdzieś zniknął za zakrętem. Także jestem bardzo blisko. Zabrałem do miejsca, z którego się lekko dymi. Zaczyna być ciekawie. To się da normalnie złamać. Jest takie mięciutkie. No dobra, może butem. Zepsułem lanę, patrzcie. Podobno jest to zakazane chyba w Parku Narodowym. No, facet, którego dogoniłem, zawrócił. Ale widzę tam 4 światełka. Ale jak tam ktoś szedł, więc te prosto na światełka. Nie jestem sam. Ktoś idzie za mną. I to tak z 4 osoby. Chyba poczekam na nich. Płynie lawa, patrzcie. Ja tu to oczywiście zoom taki z 50. Daleko jestem. Thank you.
wielkie pole na takich czyli skierek. To jest to pole z tutaj właśnie płyty są. Jeszcze jestem, o, zasłaniam lawę. Nie no, za ciemno. Piosenka mówi, nie oglądaj się za siebie, ale się odwróciliśmy, bo przechodziliśmy do takiego ciepłego miejsca. No jak się odwróciliśmy, się okazało, że tam jest lawa. O, ja nie mogę. Jestem, może selfie z lawą. A, z tej strony nie ma światełka. Więc tu jest lawa. Jestem ja. Tak to blisko. Teraz bo nie wiem jak to chodzi. No to czas już wracać, bo o 9 zamykają, jeszcze trzeba rower oddać. No ale tak byłem bliziutko rawy, naprawdę. Aż strach był podchodzić bliżej. A w ogóle jeszcze widać gwiazdy. Znaczy wy jak zwykle nie widzicie, ale ja widzę. Więc po prostu kombo. Jak sobie wszyscy poszli, a jeszcze ten chwilę robię zdjęcia, stoję tak z 10 metrów od tego miejsca, gdzie filmowałem lawę i słyszę, że coś tam się pod rusza. W sensie, no słychać taki dźwięk. Takiej ruszającej się skały. No i niestety już zawracam. A szkoda. Chciałoby się być jeszcze mieć z godzinę czasu. Albo dwie, albo trzy, albo cztery. A. Strasznie chrupki teren tutaj jest. Można szybko iść. No więc teraz jest bieg na przełajowy. O, to się właśnie w sposób przełajowy nazywa. Bieg przełajowy, ale po ciemku. Zachowałem się trochę jak szmat, czyli szedłem do światła i do jakichś ludzików, którzy szli. Teraz właśnie jednego wyprzedzam i idę za następnymi. No to jest po prostu... No nie, jestem zachwycony. Ja się zmęczyłem, tak się aż spociłem. Dawno mi się to nie udało. Po drugie, łażę w jakimś księżycowym krajobrazie. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Staram się coś świecić. O, może. O. Łażę w księżycowym krajobrazie po całkowitym ciemku. Nade mną są gwiazdy. To po prostu rewelacja. No, już wróciłem do cywilizacji, tam są wszyscy ci ludzie, co tylko oglądają wpadającą do wody i samochodzik strażników parkowych. No to ciąg dalszy, żadnych przygód, czy teraz jadę na rowerze po ciemku. Na szczęście dali mi bardzo mocną lampkę. No i droga wydaje się dosyć prosta. Nawet tu jest czymś po bokach oznaczona. Tak serce jak jedzie. Inni ludzie przed nim jadą. Nie wiem, czy nie dojechaliśmy już do końca. Taka inwazja robaczków świętojańskich. Jak to wygląda? Jednak dopiero była połowa. W sensie tam, gdzie nas auto wysadziło. Zostawiłem
że po tym jak jesteśmy, była jeszcze jedna bramka. No i dopiero jadę. Jeszcze jakby, no, drugie tyle. Tylko że w tamtą stronę było w dół i z wiatrem w plecy. A tą stronę spod góry jeszcze wieje w twarz. Pierwszą osobą z Polski, która wbiła tutaj szpileczki, więc wbiłem dwie, białą i czerwoną, żeby była flaga. W kategorii najważniejsze polskie miasta wygrywa Białystok. A w ogóle lejak z Tebra. Dosłownie ostatnie 5 minut jechałem w ulewie, a dlatego się spóźniłem 5 minut. Nie, 10. 10 jechałem w ulewie, bo 10 się spóźniłem. Gdy powiedzieli, że o 9 zaczyna padać, to bym był... przyjechał super. No, dojechałem, odtyłem auto, jak widzieliście, bo się na mapce zaznaczałem. Myślałem, że to co słyszę z daleka, to jest jakiś alarm się włączył w jakimś domu, a to wygląda, że to ptaki wrzeszczą.